Miś z siana. Do wykonania naszej dekoracji potrzebujemy siano. Możemy zakupić je w sklepie zoologicznym lub przygotować samemu. W lecie ścinamy trawę i suszymy ją. Pamiętajmy, by dokładnie wysuszyć, ponieważ pozostawiając w niej wilgoć, doprowadzimy do jej pleśnienia. Potrzebne materiały: siano, sznurek naturalny, pistolet z klejem na gorąco, oczka dekoracyjne 2 sztuki, 2 nasiona czerwonej fasoli, 12 nasion czarnej fasoli, nożyczki. Sposób przygotowania. Formujemy 3 kule na tułów, głowę i nosek. 2 uszka, 2 łapki, 2 nóżki. Formujemy z siana kulę, ugniatając i skręcając siano. Misiowa głowa. Do wykonania misia potrzebujemy 2 kule, mniejszą na głowę i większą na tułów. Siano zgniatamy dłońmi, nadając kształt kuli. Kulę owijamy nicią tapicerską z każdej strony na tyle mocno, żeby nam się nie rozpadła. Owijamy ją raz w jedną, raz w drugą stronę, uciskając palcami w miejscach, gdzie wystaje sianko. Możemy poprawić kształt kuli, uciskając siano palcami i mocno obwiązując nicią. Stosujemy nić tapicerską, ponieważ jest bardzo mocna i nie rwie się. Po dokładnym obwiązaniu kuli nicią ucinamy jej końcówkę i przyklejamy klejem na gorąco do siana. Żeby nam się nie rozeszła. Teraz nożyczkami odcinamy wystające ponad nicią siano. Misiowy brzuszek. Podobnie robimy kulę na tułów misia, z tą różnicą, że do jej wykonania używamy dużo większej ilości siana. Pamiętajmy o zachowaniu proporcji między kulami. Tułów musi być większy od głowy. Przygotowane siano owijamy dokładnie z każdej strony nicią. Jej koniec przyklejamy do siana, a wystające siano ścinamy nożyczkami. Misiowy nosek. Z niewielkiej ilości siana tworzymy kulę, około 1/5 wielkości głowy. Owijamy dokładnie nicią. Nić przyklejamy klejem na gorąco do noska i wyrównujemy, obcinając wystające sianko. Misiowe uszka. Robimy z siana mały, owalny, płaski talerzyk, około 1/4 średnicy głowy. Owijamy dokładnie nicią, jego brzegi otaczamy również w poziomie nicią, przyklejamy koniec nitki i wyrównujemy siano nożyczkami. Identycznie robimy drugie uszko. Misiowe łapki. Z siana formujemy jakby serdelek, skręcamy i ugniatamy siano. Wystające siano na jednym i drugim końcu łapki zawijamy pod spód, nie ucinamy. Wtedy końce są zaokrąglone. Owijamy łapkę nicią, nie zapominając o początku i końcu łapki. W ten sposób blokujemy siano. Końcówkę nici sklejamy z sianem, klejem na gorąco i odcinamy wystające sianko.
Pierwsza łapka jest gotowa. Teraz zrobimy drugą, w ten sam sposób, starając się, żeby łapka była takiej samej wielkości. Misiowe nóżki. Nasz misiu potrzebuje jeszcze nóżek. Ugniatając siano, formujemy pierwszą nóżkę. Jest trochę większa i grubsza od łapek. Owijamy nicią. Wystające siano na jednym i drugim końcu łapki zawijamy pod spód, nie ucinamy. Wtedy końce są zaokrąglone. Przyklejamy nić do nóżki i wyrównujemy sianko, obcinając wystające końcówki. Drugą nóżkę robimy tak samo. Staramy się, żeby łapki były tej samej wielkości. Łączenie. Mamy już przygotowane wszystkie elementy niezbędne do wykonania naszego misia. Teraz musimy je ze sobą połączyć. Przyłóżmy do siebie najpierw elementy, które chcemy połączyć. Przyjrzyjmy się, czy są na odpowiedniej wysokości i we właściwej odległości od siebie, a dopiero wtedy przyklejajmy. Po przyklejeniu nie mamy już możliwości przesunięcia. Zaczynamy od głowy. Na mniejszą kulkę naklejamy nosek, wyznaczy on środek twarzy. Wyznaczamy czubek głowy. Przesuwamy palcem w nasze prawo i na wysokości końca nosa powinien znaleźć się prawy brzeg lewego ucha misia. Przyklejamy ucho. Mówiąc inaczej, od czubka głowy około 2,5 cm w prawo przyklejamy jedno ucho, a 2,5 cm w lewo drugie. Powyżej noska lekko w lewo i w prawo rozklejamy oczy. Nakładamy klej na siano i przykładamy oczko. Zaznaczone miejsca smarujemy klejem i przyklejamy oczka. Dociskamy do sianka. Oczka możemy zakupić w sklepie z artykułami papierniczymi. Dla misia wybieramy duże oczka. Teraz zajmiemy się tułowiem. Najpierw osadzimy go na nóżkach, tak żeby nasz miś był stabilny. Układamy nóżki równolegle w pewnej odległości od siebie. Nakładamy tułów misia. Tułów powinien dotykać podłoża, a nóżki mają zabezpieczyć przed jego przesunięciem, czyli stanowią blokadę brzuszka. Patrzymy, w których miejscach elementy łączą się ze sobą. Te miejsca na nóżkach smarujemy dużą ilością kleju i przyklejamy do brzuszka. Na czubek brzuszka nakładamy dużo kleju i przyklejamy głowę. Teraz czas na łapki. Przykładamy je do boków tułowia i wybieramy miejsce klejenia. Teraz na łapki nakładamy klej i przyklejamy. Tak przygotowanego misia ozdabiamy. Z fasolki czerwonej zrobimy misiowi dziurki w nosie. Z przodu noska przyklejamy dwie fasolki. Nakładamy klej i przykładamy fasolki. Misie mają pazurki. Użyjemy po 3 fasolki. Ułożymy je w pionie z przodu nóżek i łapek. Wybrane miejsce smarujemy klejem, a dopiero potem do kleju przykładamy fasolkę. Tak wygląda nasz gotowy miś.
Można mu założyć na przykład kokardę, uszyć kamizelkę, krawat czy sukieneczkę.